Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy jedno z moich ulubionych potraw. Dzisiaj przygotujemy pierś z kaczki z sosem malinowym. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przygotujemy dzisiaj piersi z kaczki błyskawicznie. Będą obłędnie pyszne. Przede wszystkim potrzebujemy 2 filetów z kaczki, takich ślicznych, ze skórą. Potrzebujemy malin. 2-3 garście. 0,5 łyżeczki papryki ostrej. 2 łyżek miodu, najlepszego jaki macie. Odrobinę gałki, 0,5 cytryny, a właściwie soku z tej cytryny, pieprzu i soli. A, i potrzebujemy jeszcze 0,5 szklanki czerwonego, wytrawnego wina. I znowu, jeżeli używacie wina do gotowania, używajcie najlepszego wina, jakie macie. Wiem, tak jest po prostu. Im lepsze wino, tym lepsza potrawa. Zasada jest prosta. Bardzo ważnym składnikiem będzie też ostry nóż. Musimy mieć bardzo ostry nóż, bo musimy pociąć skórę z kaczki, bardzo tak równiutko. Jeżeli nie będziemy mieli ostrego noża, nam się po prostu to nie uda. Zaczynamy od tego, że nacinamy piersi, powiedzmy, w takie centymetrowe kawałki od strony skóry. Bardzo ważne, nie przecinamy mięsa, przecinamy jedynie sam tłuszcz ze skórą. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotowywałem steka, to tutaj na górze macie film. W przeciwieństwie do steków, piersi z kaczki będziemy układać na zimnej patelni. Chodzi o to, że nie będziemy używali żadnego tłuszczu. Tego tłuszczu w kaczce jest wystarczająco dużo. I położymy na patelnię, chłodną patelnię, piersi kaczki, które mamy w temperaturze pokojowej. To jest bardzo ważne. Jeżeli przygotowujemy mięso, coś z nim robimy, nie wyciągajmy go bezpośrednio z lodówki, nie wkładajmy na patelnię. To nigdy nie jest dobry pomysł. Teraz, kiedy mamy ponacinany tłuszcz, przyprawimy piersi. Z jednej i z drugiej strony przyprawiam solą i pieprzem. Wiem, że są kucharze, którzy nie przyprawiają od strony tłuszczu. Ja to robię. Chcę, żeby sól wydobyła jeszcze trochę tej wilgotności z kaczki, z tej skóry i będzie po prostu lepsza. Próbowałem to robić na różne sposoby. Zdecydowanie dla mnie lepszą metodą jest, kiedy solimy i doprawiamy pieprzem z jednej i z drugiej ze strony. Pieprz. I sól. Piersi mam już przyprawione. Teraz przekładamy je na zimną patelnię. Wybierzcie patelnię, która ma metalową rączkę, dlatego bo później razem z patelnią przełożymy piersi bezpośrednio do piekarnika. Jeżeli nie macie takiej patelni, będziecie musieli przełożyć je, żeby wykończyć później potrawę, na blachę. Tylko pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Ta blacha nie może być zimna. Czyli trzymamy ją w piekarniku i przekładamy piersi z patelni na gorącą blachę. No później po prostu nie chcemy szoku termicznego. Także piersi wędrują na patelnię. Ile smażymy? Smażymy tak długo, aż ta skóra się po prostu zejdzie, tak zrobi się chrupiąca i wypuści ten tłuszcz. Będzie wystarczający czas. W czasie, kiedy nagrzewa nam się pierś, możemy sobie zjeść malinkę. Kiedy smażycie piersi z kaczki, nie nakuwamy ich widelcem, nożem, nie dziurawimy. Chodzi o to, żeby te soki zostały w środku. Jeżeli podziurawicie, to wypłynie. To nie jest dobry pomysł, naprawdę. W momencie, kiedy tłuszcz już się wytopi, obracamy pierś na drugą stronę. Bardzo ważne. Tak jak mówiłem, nie dziurawimy, możemy użyć takich właśnie szczypczyków, które są zakończone tak gładko, nie podziurawią nam mięsa. Możecie też to zrobić ręką, ja zwykle tak to robię, ale odradzam generalnie, jeżeli nie robiliście tego wcześniej. Dzisiaj, żeby było bezpiecznie, żeby było na filmie, zrobię to szczypcami. Normalnie obróciłbym to ręką. Z jednej strony pierś jest już idealna, teraz trzeba je obrócić na drugą stronę. Co bardzo ważne, obracamy ją tak naprawdę na minutę, może na dwie. Chodzi tylko, żeby zamknąć tą drugą stronę. Nie będziemy jej teraz smażyli do końca, resztę załatwi nam piekarnik. Gotowe, ściągamy. Jak słyszycie, pierś skwierczy jeszcze na patelni. Teraz rozgrzewamy piekarnik. 200 stopni, grzanie góra i dół. Musimy poczekać, żeby piekarnik był mocno nagrzany. Tak naprawdę pierś ląduje w piekarniku na 6 do 8 minut. Ja mam
dosyć grube kawałki, więc w moim przypadku to będzie 8 minut. Jeżeli macie chudsze filety, wtedy możecie robić to 6 minut. Piekarnik mam nagrzany. Musimy przygotować miejsce pod odpoczynek dla naszej kaczki. Do tego układamy kratkę. Ja nigdy nie zostawiam ani steków, ani kaczki do odpoczynku na płaskiej desce. Ja już o tym wspominałem. Od strony deski, na której leży kaczka, stek, jest po prostu wyższa temperatura. Z jednej strony ona będzie bardziej przygotowana, z drugiej nie. A w odpoczynku chodzi o to, żeby wszystkie soki, które mamy w mięsie, równomiernie rozprowadziły się po całości. Także kratka, taka do pieczenia, jest dużo lepszym rozwiązaniem. Czekamy 8 minut. Minęło 8 minut. Idealny czas, żeby wyciągnąć nasze filety z piekarnika. Teraz przekładamy nasze filety na kratkę. O, niech sobie odpoczną. Włączamy średni ogień i przygotujemy nasz sos do kaczki. Patrzcie, jak odpoczywa. Taki odpoczynek powinien trwać minimum 5 minut. A zwykle tyle, ile zajmie nam przygotowanie sosu. Pamiętajcie, że jak będziecie poruszać patelnią, to musicie robić to przez coś takiego, przez jakąś rękawicę, bo się po prostu poparzycie, ona była chwilę temu w piekarniku. I teraz tak. Przede wszystkim na patelnię wędrują maliny. Nie wszystkie, bo chcemy zostawić kilka malin, żeby później udekorować nimi talerz. Także kilka zostawiamy, reszta na patelnię. Teraz dodajemy miód. Teraz dolewamy wino. Czerwone, wytrawne, najlepsze jakie mamy. Doprawiamy ostrą papryką. Ja mam pół łyżeczki ostrej papryki. Powinno wystarczyć na tę ilość. To doda takiej odrobiny pikanterii. I wyciskamy sok z połowy cytryny. Teraz pozostało nam jeszcze starcie odrobiny gałki muszkatołowej. Dajemy jej niedużo, bo jest bardzo intensywna w smaku, ale tak dla podkręcenia całości 3-4 ruchy powinny wystarczyć. Wszystko dokładnie mieszamy i redukujemy sos, mniej więcej o połowę. Chodzi o to, żeby on nie był taki bardzo lejący. Ma być bardziej zwarty. Gotowe. Teraz pokroimy, miejmy nadzieję, idealnie różowe w środku piersi. Ja kroję piersi na takie mniej więcej centymetrowe kawałki. Pierś jest w środku różowa. Idealnie doszła. Pierś układamy na talerzu. I został nam ostatni element, sos. Ja go podaję odrobinę z boku i posypuję 3-4 świeżymi malinami. Wygląda najlepiej. Moja pierś z kaczki gotowa. Zabieram się za jedzenie. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia.